Zapewne Państwo myślą, co on ma do powiedzenia. Uważam, że strzelili sobie po dwie bramki, zaorali boisko i zeszli. Jeżeli w takim meczu, gdzie mimo wszystko stawka była na wyprzedzenia się, i ja to nazwałem, że obydwie drużyny są tymi, którzy albo się cofną, albo pójdą do przodu. Jest status quo, nie wiem jak pozostałe mecze będą, ale po takim meczu, w którym patrzył na zawodników szatni, to skoro się ustawili sporo zdrowia, szacunek dla nich, bo to z pewnością nie był łatwy mecz. Byliśmy w niebie, później na ziemi, później w piekle, później znowu na ziemi, a na końcu wydawało się, że będziemy w niebie, a nie wiem, czy chmury przeszkodziły, pozostaliśmy na ziemi i mecz się skończył. Ja się bardzo cieszę, że zdążyłem przyjechać na ten piękny stadion, ponieważ nie wybieram się na udział w telewizji oglądał, to tym bardziej publiczność taką dzisiaj wprawdzie podobno tylko 20 tysięcy, ale daj Bóg Lechowi, aby na każdym roku bardzo podobnie jak przestanę mówić, to będzie lepiej, a jak są pytania, bardzo proszę odpowiedzieć. Wspaniała była do czasu, jak nie zaorali, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli w przeciągu kilku dni zrobiono to, co zrobiono, chwała tym, chociaż szkoda trochę pieniędzy. Obawiałem się czerwonej kartki. Do wszystkich formacji mam zastrzeżenia. Po obronnej, że sobie dwie bramki dała strzelić i to wyglądało tak jak na treningu beztrosko. Natomiast powiedziałem, że do ataku też, ale no cóż, nie szkodowanie posłuchy, to trudno dla nich zawodnika zawsze absolutnie. Ale uważam, że było bardzo dużo pracy w środku boiska. Chyba wytrzymaliśmy tą walkę w środku. I stąd no, mogę powiedzieć w ten sposób. Nie daliśmy się Lechowi, który był dla wielu, chyba na tych 20 tysięcy dzisiaj z pewnością pozorzenia. Nie, coś jest z miesiąc roboty. Decyzja do doktora, a doktor panu nie odpowie, bo jego obowiązuje tajemnica lekarska. Ja mam kilka dni czasu. Uważam, że nawet gdyby tak się stało, czyli czarny scenariusz, jak pan przewiduje, mamy mimo wszystko Jedzielskiego. Możemy tam jakąś myszkę wstawić, chociażby sobotę. Może sobie poradzić. Nie miałem takiej pewności absolutnie. Dzisiaj po ostatniej rozmowie z Darkiem i z lekarzem oczywiście uznaliśmy, że on zagra, może grać. To, co na treningu prezentował, to było obiecujące. Ale mecz jest meczem, tym bardziej dzisiejszy, który nie był tylko w domu, ale również bardzo na boisku. Szacunek, że to wytrzymał. Teraz gratuluję mu meczu. No nie narzekam. Czyli mam nadzieję, że będzie się trzymał przez ten dzień do następnego. Chyba pan podał po ziemi, bo Lech też dzisiaj miał sytuację. Nie chcę powiedzieć, że czasem trenerzy mówią, że jeżeli przyjechaliśmy po zwycięstwo, to się w takiej sytuacji zawsze zaczyna się pukać w górę. Można jechać tramwajem po bułki do sklepu, a nie po zwycięstwo. Natomiast no się cieszą chłopcy w szatni, to jest najważniejsze, że jest następny mecz. Zostało trochę optymizmu po tym meczu.
nie tylko że szczególnie Biedronki, ale również dlatego, że grają na stadionie, a będą czekać co najmniej pół roku, żeby znowu przetrwać. Mają satysfakcję, że nie dali się. Dobra, ale sabiamos que va a ser un partido difícil. Tak jak już wczoraj wiedzieliśmy, miał być to trudny mecz i taką faktycznie się okazało. Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę w tym meczu na skuteczność, której niestety zabrakło. Staraliśmy się grać w piłkę, futbol prosty, ze skuteczną pracą w defensywie. Również staraliśmy się grać piłką. I to w pierwszej połowie szczególnie nam się dobrze udawało. Cóż, ostatecznie zremisowaliśmy. Nie lubię remisować, ale tak jest futbol i trzeba to zaakceptować. Nie gusta empatar, pero dado todo, que más selecciones, que más lesiones, pues hay que dar por bueno el empate y aceptar. Jeżeli rozmawiam z zawodnikami, jeżeli jest coś, co chcę przekazać zawodnikom, to rozmawiam to z nimi, a nie tutaj. Po drugie, to ciężka praca i to nas właśnie czeka. Po trzecie, skuteczność. Jeszcze raz skuteczność, bo bardzo skuteczną drużyną okazał się właśnie Śląsk Wrocław. Jest kilka elementów w grze, które my musimy jeszcze poprawić. Zawodnicy Śląska wykorzystali właściwie wszystko, co mogli wykorzystać w tym meczu. I my w takiej skuteczności też musimy się nauczyć i również wykorzystywać akcje ze stałych fragmentów. Akcje indywidualne, to tak jak teraz powiedziałem, akcje indywidualne, błędy zawodników zależą bezpośrednio od tego i nie chcę tutaj w jakiś sposób się do tego stosunkować. Będę rozmawiał potem z zawodnikami. W pierwszej połowie mieliśmy posiadanie 65%. W drugiej połowie mniej więcej to posiadanie się utrzymało. Tak jak mówię, brakowało skończenia, a także prostopadłych, głębokich. To, co mi się tak do końca nie podobało w tym meczu, to to, że nie staraliśmy się o zmianę rezultatu do ostatniego gwizdka sędziego. Nawet mimo tego, że Hubert Gąkiewicz został wykluczony przez sędziego, można było dalej starać się o zmianę rezultatu. 2-2, w każdej chwili można było pokusić się o strzelanie bramki. Jednakże, jeżeli stoi się pod ścianą, to ciężko jest zrobić. A my w takiej sytuacji właśnie się znajdowaliśmy.